udało nam się odkryć w cmentarz, który tutaj był przy kościele. No i próbujemy znaleźć wejście do krypty od strony zewnętrznej kościoła. Obecnie jesteśmy po eksploracji jednego z pochówków. Natomiast teraz, jak Państwo widzą, tutaj jest następny, ułożony dokładnie tak samo. One spoczywają jedne na drugich, ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak. Ręce, tak jak nakazuje zresztą zwyczaj, złożone są albo na miednicy, albo na klatce piersiowej. Na razie mamy dwa pochówki. Najprawdopodobniej są one związane z tą tablicą, którą tutaj widzimy na kościele. Przy okazji eksploracji został znaleziony krzyżyk wykonany z brązu, który był częścią pochówku tutaj pochowanego, najprawdopodobniej jakiejś osoby duchownej. Z jednej strony, patrząc na te tablice, które są tutaj wokół katedry na tym murze, należało zakładać, że tutaj są jakieś pochówki, prawda? Ale nie sądziłam, że je się tak łatwo znajdzie, że one są tak jakby tuż pod powierzchnią. No i wtedy, z tego punktu widzenia, to jest na pewno jakieś duże, sensacyjne wręcz odkrycie. No wydaje nam się, że to może być taka końcówka XVI, początek XVII wieku. Tak też to wyposażenie w postaci tego krzyżyka może świadczyć o tym. Natomiast wiek samych pochówków, czyli osób pochowanych tutaj, to jest wiek podeszły, czyli to były osoby starsze. Wydaje się, że mężczyźni, więc czekamy na analizy antropologiczne, zobaczymy, co antropolodzy nam powiedzą na ten temat. I wracając do tego, co może być wewnątrz, pani doktor, mówi pani o przejściu i o pracach, które prowadzone były też wewnątrz katedry. Tak, ponieważ udało nam się w ubiegłym roku odkryć wejście do krypty. Wiemy już, że w tej krypcie znajdują się pochówki regularne, jak i pochówki zrzucone, tak zwane osuarium. Wiemy też, że to osuarium zostało utworzone przez okno, do którego próbujemy się dostać. Ile jest tam pochówków, trudno powiedzieć. Naprawdę wydaje się, że po tych zdjęciach, które udało nam się wykonać, jest ich bardzo dużo. Co jeszcze, czego można się spodziewać ewentualnie tam we wnętrzu? No ja się spodziewam na pewno tego pierwszego założenia kościoła, którego fragment mury już mamy, a teraz będziemy pracować na tym, żeby go odsłonić w całości. Jeżeli uda się to zrobić, jeżeli będzie to możliwe, żeby pokazać w pełnej świetności to pierwsze założenie kościoła, to będzie sensacja dla Opolan. Z tego, co widziałam, z tych zdjęć, które są już zrobione we wnętrzu, no to zapowiada się, że tam są jeszcze jakieś dodatkowe pomieszczenia. No i widać, że być może udało nam się odnaleźć tą najstarszą część tej świątyni, czyli tej kolegiaty, no właśnie z czasów piastowskich, tak? Może XIII wiek. Ile te prace jeszcze mogą potrwać, jak się pani spodziewa, jakie te etapy będą w tej chwili? To znaczy, my teraz jesteśmy na etapie eksploracji drugiego pochówku. Spodziewamy się jeszcze dwóch, zgodnie z tablicą, która wisi nad nami. Więc dwa pochówki, a potem już mam nadzieję wejście do, czy odsłonięcie okna, przez które były te szczątki też wrzucane w ramach osuarium. No szacuję taki czas, jeżeli nam pogoda będzie sprzyjać, to myślę, że do 2 tygodni powinniśmy znaleźć wejście i tutaj też będzie możliwość zajrzenia, jak to wejście wygląda.